Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. To jest zmiana na liście rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie tworzenia, modernizacji, utrzymania obiektu Jordanowskiego oraz zieleńców i skweru wraz z małą architekturą. Czytam projekt uchwały. To jest numer 216 dla przypomnienia. Uchwała w sprawie zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą. Paragraf pierwszy. Z listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą przyjętej uchwałą nr 22/2001/2012 Rady Dziennej 6 w Bronowicy z dnia 25 października 2012 roku wykreśla się zadanie pod nazwą Modernizacja Wojska przy ulicy Zarzecze na wysokości Szkoły Podstawowej nr 153 ujęte dotychczas na pozycji drugiej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z tym, że wyżej wymienione zadanie zostało wpisane do budżetu miasta Krakowa na rok 2013, istnieje potrzeba podjęcia stosownej uchwały zwalniającej środki finansowe przeznaczone na budowę boiska przy ulicy Zarzecze na pozostałe zadania ujęte na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą. Ta uchwała jest też konsekwencją tego, że ta inwestycja została wpisana do budżetu miasta i powiązana jest z tą wcześniejszą też uchwałą. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska? Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Panów jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Artura przewodniczącego głosu. Dziękuję. To jest przeciw, nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie głosowania z jednym jednoznacznie, że Rada 96 przyjęła uchwałę.